Piotr Aleksander Kutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Powstanie kodeksu rolniczego, waloryzacja emerytur rolniczych i zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego to tylko jedne z wielu zapowiedzi, jakie padły podczas Zgromadzenia Polskiej Wsi. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości przedstawili kierunek rozwoju polskiej wsi. Polska wieś, polskie rolnictwo nie zawiodło. Daliście radę. Sprawdziliście się w tym trudnym czasie. Polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe i rosnący eksport. Na przyszły rok zaproponujemy zwiększenie limitu dla producentów trzody chlewnej. I oczywiście zwiększenie stawki ze złotówki na złoty 20. Więc to będzie podniesienie o 20%. Ponad 1,5 miliona mieszkańców Odessy żyje bez prądu. Władze miasta wzywają do ewakuacji. Trwa wyniszczająca walka o Bachmut. Czekamy na to, aż wyzwolicie nasz kraj. Rosyjskie ataki nie pozwalają mieszkańcom Doniecka spać spokojnie. Wielu z nich nie ma już dokąd wracać. Po ich domach nie ma śladu. Ludzie po prostu potrzebują odpoczynku w życiu. Tego właśnie chcemy. To wszystko. Nie chcemy niczego innego. Ani bogactwa, ani radości. Tylko tego, aby w spokoju iść spać i w spokoju się budzić. Minionej doby Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na Odessę, wykorzystując do tego irańskie drony. Całe miasto pozbawione jest prądu. Występują także przerwy w dostawie wody. Na ten moment ponad 1,5 miliona ludzi w obwodzie odeskim jest bez elektryczności. Podłączona jest tylko infrastruktura krytyczna, na tyle, na ile to możliwe. Zanim elektryczność powróci, może minąć nie kilka dni i tygodni, ale nawet 2-3 miesiące. Rozumiemy, jak trudne jest pozostawanie bez prądu przez tak długi czas. Dlatego zwracamy się do Was z apelem. Jeśli dojdzie do przekonania, że bez prądu nie dacie sobie rady, a macie możliwości czasowego opuszczenia Odessy i udania się do miejscowości na terenie obwodu lub poza nim, to powinniście tak zrobić. Czytamy w komunikacie władz obwodu odeskiego. Moment na mediację z Kremlem jeszcze nie nadszedł. To stanowisko Kijowa. Rosja cały czas prowadzi zbrodniczą agresję. Przeprowadza ataki, w których giną cywile. Nic nie wskazuje na to, by Władimir Putin przystąpił do negocjacji w dobrej wierze. Wszelkie negocjacje muszą być prawdziwe, muszą mieć znaczenie. Nie mogą być tylko listkiem figowym dla rosyjskiego zbrojenia i dalszej rekrutacji żołnierzy, czy to z grupy Wagnera, czy z więzień w Rosji. Choć Zachód chce rozmów pokojowych raczej wcześniej niż później, to Ukraina musi podjąć decyzję, w jakich okolicznościach będzie negocjować pokój, dodał minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Lekarze zwracają uwagę na pilną potrzebę zwiększenia bazy leków biologicznych dla osób chorych na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów. Sposób leczenia takich pacjentów w Polsce wymaga zmian. Około 2% naszego społeczeństwa zmaga się z łuszczycą. Początkowo choroba ta bywa mylona z alergiami czy reakcjami na detergenty ze względu na towarzyszącą jej wysypkę. W dalszej kolejności dochodzi do stanu zapalnego, co wiąże się ze zmianami skórnymi, zaczerwienieniem, pieczeniem, swędzeniem, a nawet pękaniem i krwawieniem skóry. Do tego dochodzi przewlekły ból. Leczenie tego schorzenia pozostawia jednak wiele do życzenia. Za przykład może posłużyć program lekowy dla ciężkiej łuszczycy plackowatej, który trwa 96 tygodni, po czym terapia zostaje przerwana, a pacjent musi czekać na kolejne zaostrzenie choroby, by leki zostały mu ponownie podane. Na alarm biją tu lekarze, którzy podkreślają, że łuszczyca czy łuszczycowe zapalenie stawów to choroby przewlekłe, w których zachowanie ciągłości leczenia jest bardzo istotne. Pacjenci, którzy kwalifikowani są do programu leczenia B47, czyli leczenia umiarkowanej ciężkiej łuszczycy, są to przede wszystkim pacjenci chorujący bardzo ciężko. Z tego powodu często nie udaje się uzyskać całkowitej remisji w trakcie 96 tygodni, co powoduje, że przy odstawieniu administracyjnym takiej terapii dochodzi do gwałtownego nawrotu. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że łuszczyca jest chorobą przewlekłą, wymagającą kontroli choroby przez cały okres jej trwania. Zwraca uwagę profesor Witold Owczarek z Kliniki Dermatologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Czas odgrywa tu
bardzo ważną rolę, akcentuje profesor doktor habilitowany nauk medycznych Brygida Kwiatkowska, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii, kierownik kliniki wczesnego zapalenia stawów. Pacjent, nawet jeżeli jest dobrze leczony, ma okresy zaostrzeń choroby, może być sytuacja taka, gdzie trzeba zmienić leczenie, gdzie również dochodzi do zaostrzeń choroby, a jeżeli pacjent jest zbyt późno leczony, to te zmiany, które już są zaawansowane, często są nieodwracalne, nawet jeżeli włączymy leczenie. W przypadku wszczycowego zapalenia stawu są duże opóźnienia diagnostyczne i często pacjenci mają już nieodwracalne zmiany w układzie ruchu, które muszą powodować dolegliwości bolowe, chociażby z powodu zniszczenia stawów. Podobnie jak w przypadku innych chorób o podłożu immunologicznym, nie ma jeszcze terapii, która gwarantowałaby całkowite wyleczenie łuszczycy. Istnieją jednak takie, które cofają objawy choroby. Mowa tu o lekach biologicznych. Aktualnie inhibitory interleukiny 23 wydają się lekami najbardziej efektywnie kontrolującymi choroby u pacjentów chorujących na łuszczycę plackowatą. Są to leki dające najlepszy efekt terapeutyczny, najdłuższy w czasie. Stąd też, biorąc pod uwagę wcześniejsze możliwości zastosowania takiego leczenia u danych pacjentów, wydaje się, że jesteśmy w stanie lepiej kontrolować taki przebieg choroby i z drugiej strony wpływać przede wszystkim na możliwości zarówno długotrwałej kontroli choroby, ale także zapobiegania rozwojowi różnego rodzaju powikłań w trakcie tej choroby, jak na przykład powstawaniu chorób współtowarzyszących. Stąd apel o wprowadzenie do programu lekowego najnowszych leków biologicznych, zniesienie administracyjnych ograniczeń i dostępu do najnowszych leków dla chorych, w tym także dzieci, wśród których liczba zachorowań na łuszczycę rośnie. A teraz o ciekawym pomyśle dotyczącym budowy nowej siedziby Muzeum Dzieci Polskich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowe dać pieniądze na zakup budynków pod placówkę. Władze Łodzi zaś chcą udostępnić działki na parking przy nowej siedzibie muzeum. Obóz dla dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi działał od 1942 roku do 1945. Przez obóz przeszło co najmniej kilka tysięcy dzieci. W obozie dla dzieci polskich więziono dzieci od drugiego roku życia do 16 roku życia. Po osiągnięciu 16 roku życia dzieci kierowane były na przykład do obozów koncentracyjnych dla dorosłych. Mówi dr Andrzej Janicki z Muzeum Dzieci Polskich. Warunki w obozie dla dzieci były porównywalne z tymi w obozach dorosłych. Racje żywnościowe, które były przeznaczone dla dzieci, były na poziomie wyniszczającym, były to racje głodowe. Dzieci zmuszane były do wykonywania bardzo ciężkiej pracy. Dodaje Andrzej Janicki. Ci, którzy przeżyli obóz, chcieliby, aby na terenie dawnego obozu powstało miejsce upamiętnienia, swoisty pomnik wystawiony dzieciom. Bo naturalne jest to, że instytucje upamiętnienia w przypadku takich miejsc jak obozy koncentracyjne powstają w tym miejscu, w którym te obozy były. Tłumaczy Ireneusz Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich. Jest na to szansa, bo na sprzedaż właśnie wystawiono dwie nieruchomości. Znajdują się one na terenie dawnego obozu pracy dla dzieci polskich. To są prywatne nieruchomości, które zostaną zakupione bezpośrednio przez muzeum, a środki na ten cel ma przeznaczyć Ministerstwo Kultury. Wyjaśnia Ireneusz Maj. Podobno władze Łodzi są gotowe do wniesienia swojego wkładu w tę inwestycję w postaci dwóch działek, które mogłyby zostać przeznaczone na parkingi. Byłoby też miejsce na kolejny etap rozbudowy. Szacuje się, że nowa placówka zostanie wybudowana najwcześniej za 5 lat. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na godzinę 18:00. Z Panem Bogiem.